Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii Transferowe Fakty. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Transferowe Fakty. A w dzisiejszym odcinku niespodzianka. Tak naprawdę zrobimy to w dobrym składzie. A dlaczego w dobrym składzie? Bo po pierwsze będzie to rekord, bo oprócz mnie będą trzy osoby, które za chwilę Wam przedstawię. I do tego będziemy mieli również, może nie nowego zupełnie gościa, ale ostatnimi czasy się pojawił i mam nadzieję, że będzie się pojawiał częściej. Więc zacznijmy właśnie od Rafała, żużlowego degustatora. Rafał, siemanko, witam serdecznie. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Czy tam dzień dobry, nie wiem, której to puścimy, ale witam. Dokładnie. Również jest z nami długo niewidziany, że tak powiem, farmer. Miał dużo roboty na polu, widzicie, że na niektórych torach trzeba dużo popracować. Także był oddelegowany do tych miast. Jest z nami oczywiście Dawid. Dawid, siemanko. Witam wszystkich serdecznie. W końcu Adam wypłacił 8 Big Maców. Yeah. Big Mac jak zwykle, dobre żarty. No i oczywiście jest z nami również i Łukasz, który znalazł troszeczkę czasu, z Wam znany jako Czarny Sport. Tak więc siema, Łukasz. No witam. No, ach, ale żeś się też przywitał. Niech cię... wszystkich zakręconych w lewo fanów Czarnego Sportu, żużlowych świrów. O, od razu lepiej mi się zrobiło na sercu. Tak moi kochani, dzisiaj z uwagi na to, że kolejne dwie wiadomości transferowe do nas dotarły, także sobie chwileczkę o tym porozmawiamy. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, oczywiście dla moich gości mam pytanko, na które na pewno nie byli gotowi, bo powiedziałem im tylko tyle, że będzie niespodzianka. I pytanie, wiedza żużlowa, krótko zwięźlenie na temat. Powiedzcie mi, ile razy Tomasz Golob był indywidualnym mistrzem Polski? Ośmiokrotnie? I cisza nastała. Dawid, twój typ, ale nie googlujcie. Ośmiokrotnie. Łukasz? Ja daję 5. 9. No, brawo Dawid, zaimponowałeś mi. Ośmiokrotnie. Brawo ty. Tak szybko byś nie... pierwszego teraz. Tak. Zaprosiłeś ekspertów, którzy nie znają się na żużlu, także ten odcinek się właśnie kończy. Dziękuję wszystkim za udział, do usłyszenia. Dziękuję, dobranoc. Tak, widzisz, Dawid, to chyba tylko ty z nami zostaniesz. Nie, ale to tak żartem, uwierzcie mi, ja sam musiałem to wygooglować, żeby sobie przypomnieć, także to nie było tak, że ja od razu wiedziałem. Ale miło mówię, coś taki nowy element wprowadzę na rozluźnienie atmosfery. A teraz już przechodzimy sobie do odcinka. Pierwszą wiadomością, jaką dzisiaj przeczytałem, usłyszałem, zobaczyłem, zwał jak zwał, było to, że Szymek Woźniak postanowił, postanowił zostać w mojej Bermudy Stali Gorzów. I teraz się tak przez chwilę zastanowiłem, mówię, wszystko fajnie, dopóki nie przeczytałem kolejnej wiadomości prezesa Grzyba, który niby się cieszy, ale z drugiej strony troszeczkę uszczypnął, bym powiedział, właśnie Szymka wpisem, który wam właśnie przeczytam. I objął to słowami takimi: przyznam jednak, że sam przebieg rozmów mnie zaskoczył, bo najpierw Szymon mocno zabiegał o miejsce w składzie naszej drużyny i mówił, że chce za wszelką cenę u nas zostać. Zbudowaliśmy go jako zawodnika, bo nie został odstawiony na boczny tor. Sztab szkoleniowy w niego wierzył i dawał mu kolejne szanse. Zaraz do tego przejdziemy. Później został jednym z bohaterów w meczu we Wrocławiu. Wtedy wszystko się zmieniło. Pojawiły się inne oferty. Rozmowy stały się trudne, ale nie mam pretensji do zawodnika. No nie ma, no to by nie mówił, prawda? Bo tak zbudowany jest ten rynek. Wartościowych polskich seniorów nie ma zbyt wielu. Szkoda mi jednak, że tak to wyglądało, bo tych ofert dla Szymona zapewnie by nie było, gdyby nie to, że jako klub cały czas go wspieraliśmy w powrocie do formy. Tak skomentował to prezes Grzyb. I może na początek, z uwagi na to, że ty, Dawid, zgadłeś w zabawie, ile Tomek razy był mistrzem Polski, jak skomentujesz te słowa? Czy to jest dobre budowanie kolejnej relacji na nowy sezon, gdzie Szymek oczywiście zostanie, no bo się dogadali, ale czy potrzebne są takie, że tak powiem, wpisy i dawanie wywiadów od razu na dzień dobry? No myślę, że to nie jest potrzebne. Ja myślę po prostu, że jeżeli chce się budować atmosferę, to warto nie wypowiadać na ten temat. Po prostu no sądzę, że no
chciałbym się pochwalić, po prostu, że jakby już może, nie wiem, szczegóły rozmowy, pan Grzyb jest do tego zdolny, już od dnia dzisiaj jest do tego znany. Mhm. A powiedzcie mi, chłopaki, może ty teraz, Rafał, powiedz mi szczerze, czy naprawdę prezes Grzyb tutaj mówiąc, że to oni mu dali szansę, ale umówmy się, kto tam miał jechać? Kasprzak bez formy, Iversen bez formy, Szymon Woźniak bez formy, no jednego gościa wzięli, no ktoś tam musiał jechać, czy to oni tak naprawdę wyciągnęli tą rękę do Szymka? Bo akurat w tym ja się osobiście bym pod tym nie podpisał. A jakie jest twoje zdanie, Rafał? Wyciągnąć rękę to na pewno wyciągnęli, tylko tak jak mówisz, nie bardzo mieli inne wyjście, bo nie miał tam kto jechać. No, wymogi regulaminowe musiały zostać spełnione, dwóch Polaków musiało jechać. No i jeżeli nie jechał Kasprzak, który został odstawiony na, nie pamiętam, dwa, może trzy mecze, no to musiał jechać Woźniak. Poza tym, kto za niego? No, mieliśmy Rafała Karczmarza, Oskara Jasińskiego i czarna dziura, nikogo więcej. Poza tym, pamiętajmy, no, wstawiając juniora do regularnego składu, nie będzie gwarantował tyle samo punktów, co senior. Więc poniekąd tak, ale tam nie było za bardzo możliwości. Właśnie. I to mnie troszeczkę denerwuje, że na końcu tak naprawdę Szymek się odbudował, a wszystkie laury tak jakby prezes chciał, że to dzięki im się odbudował. Właśnie nie do końca, bo moim zdaniem nie mieli za bardzo kim jechać. I przecież Szymek też nie wystąpił w którymś meczu, bo raz pojechał Kasprzak i też do końca nie wiedzieli, na kogo postawić. W porę obudził się Szymek, no i zaczęli później na niego stawiać, bo tak jak Rafał przed chwilą powiedziałeś, tam już i tak nie było opcji, no kogo? No jeden gość mógł jechać, nie? Tak, poza tym musiał być Polak, więc ciężko było kogokolwiek znaleźć w jego miejsce. No właśnie, Łukasz, a co ty powiesz, czy to jest dobry ruch ze strony Szymka, że pozostał w Gorzowie, bo z tego co wiadomo, no tam głównie walczyły o niego kluby z Grudziądza i Torunia. To ze strony Szymka bardzo dobrze, że został moim zdaniem, bo jednak zawodnik, który tam potrafi jeździć, jeździ tam od bodajże dwóch, trzech sezonów. No jak tam dobrze jeździ, dobrze się czuje, to powinien zostać, a ze strony Stali Gorzów wygląda tak, że cieszą się, że go zakontraktowali, ale z łaską go zakontraktowali. No dziwne, dziwne to jest, ale według mnie Szymon bardzo dobrze robi, że tam zostaje, no popyt jest na krajowych zawodników, więc no nieporozumieniem byłoby, gdyby go tam nie zostawili w tym Gorzowie. No tak, no wiadomo, że Szymek i tam zdobył indywidualnego mistrza Polski na tym torze, tam się czuje naprawdę dobrze. Faktycznie może jako ten sezon mu nie wyszedł, ale tylko z drugiej strony, tak jak tutaj jest, jak pisze prezes, no nie wydaje mi się, że powinien udzielać takich wywiadów, chcąc budować dalej tego zawodnika z myślą o przyszłości, a takie, wiesz, no że zawodnik zwala tutaj troszeczkę to, że rynek się zmienił, że teraz ciężko o dobrego seniora, no ciężko o dobrego seniora, ale te rozmowy oczywiście, no przecież nie należą nigdy do łatwych tak naprawdę, no chyba, że od razu mówisz taka i taka suma, wszystko pasuje i jedziemy dalej, nie? No skoro się cieszą, że go zakontraktowali, to po co mu psuć na początek nowej, powiedziałbym, znajomości morale, tak? No zawodnik, nie wiem, co sobie może pomyśleć, że gdyby nie my, to nie miałby innych ofert. Co chcieli przez to powiedzieć, nie wiem, no bezsensowne właściwie zachowanie i ten wpis. Dawid, a czy ty myślisz, no skoro już wiemy, że Szymek Woźniak zostaje, czy znajdzie się miejsce dla Kasprzaka w tej nowej Stali Gorzów na nowy sezon? Ja sądzę, że nie, bo w sensie po dyspozycji Krzysia, no niestety, no ja bym nie dał mu miejsca w składzie. Fajnie pojechał może Grand Prix Challenge Goriczem, no ale ligowe to już totalnie zawalił i ja bym uważał, że Krzysiu powinien zmienić już po prostu, myślę, że powinien zmienić już ten klimat. Ja słyszałem o klimacie lubelskim, może klimat lubelski bardziej wskoczy, ale faktem może tam się odbudować. To teraz panowie, będzie krótka statystyka. Szymon Woźniak ma 37 średnią w tym momencie, to jest 1,439, a Krzysztof Kasprzak 38, więc tak dużej różnicy między tymi zawodnikami nie ma, pomimo tego, że mówimy, że Kasprzak pojechał bardzo słaby sezon, a tutaj według statystyk nie wygląda aż tak fatalnie. No właśnie, no. Adam, jeśli mogę do Dawida wrócić. No Farmer, nie wiem, czy czytałeś ten wpis, że Krzysztof Kasprzak miał już rok temu iść do Motoru Lublin, ale podobno źle ich potraktował. I podobno lubelscy działacze nie chcą z nim podpisywać kontraktu, także nie do końca jestem przekonany co do tej pewności, że tam może właśnie Krzysztof się zadomowić. Wiecie, co wam powiem, jeżeli ja mogę teraz dwa słowa, co ratuje ewentualnie Krzysia Kasprzaka?
to, że faktycznie teraz o polskiego seniora dobrego, a za takiego no był uważany Krzysiu Kasprzak mimo wszystko, jest ciężko i kluby z jednej strony no nie będą miały zbytnio wyboru, więc ten Krzysiu Kasprzak wydaje mi się, że gdzieś w Ekstralidze zahaczy jeszcze, czy to będzie Grudziądz. Spekulują wróble, że może być to Grudziądz, ale Grudziądz cały czas no, szuka bardziej pewnej opcji, bo sami ostatnio przecież dogadali się z Krzysiem Pawlickim, który wiadomo jaki miał sezon, też nic pewnego nie będzie na nowy sezon i pewnie chcieliby bardziej pewnego zawodnika, tym bardziej, że mówię, no Krzysiu Kasprzak złośliwie twierdzą, że jeden sezon ma lepszy, drugi sezon ma gorszy. Co wy o tym sądzicie? No, Rafał, nie, możesz w takim razie. Nie wszyscy naraz. No właśnie, tak, zapominam to, się to czasem. Prawda. To prawda, Kasprzak przeplata dobre sezony złymi, więc według statystyki może się okazać, że ten sezon będzie trochę lepszy, albo i dużo lepszy. Wiesz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, Kasprzak ma coś takiego, że czasami odcina mu prąd, może źle to powiedziałem, ale czasami jakby psychicznie nie dociąga. Psychicznie nie dojeżdża. Tak, kiedy sprzętowo coś nie gra i tak dalej. Może akurat, jeżeli mu wszystko ze sprzętem zagra, będzie to ten sezon, w którym będzie jechał dużo lepiej. Poza tym, wiesz, no nie bez przypadku, nie przypadkiem wygrywa się Grand Prix Challenge, więc ten zawodnik na pewno potrafi jeździć, nie zapomniał jak to się robi. Także mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. No umówmy się, tak jak powiedziałeś, ma 38 średnią, tak, w naszej najlepszej lidze świata, a jako z nielicznych zawodników będzie jeździł w Grand Prix na przyszły rok. To jednak, wiesz, nie wzięło się z niczego, prawda? Dokładnie tak. To tak podsumowując już Szymka Woźniaka, ja osobiście bardzo się cieszę, że Szymek został w tym Gorzowie, bo on też mimo wszystko miał tą tułaczkę, miał tą nieudaną przecież wsparcie Wrocław przygodę. Czuję się dobrze w Gorzowie, tylko no nie podoba mi się po prostu to, jak prezes Grzyb czasami uderza tą pięścią w stół i po prostu wylewa niektóre żale, a czasami byłoby się chyba lepiej ugryźć w ten język i załatwić to właśnie w tym gabinecie przysłowiowym. Takie jest moje zdanie. Podsumowujące Szymka Woźniaka, jeszcze Łukasz, proszę ciebie teraz o podsumowanie, czy to jest dobre ze strony Szymka, ty już powiedziałeś, ale czy gdzieś tam byś może gdzie indziej widział Szymka mimo wszystko? Nie, ja raczej po tym, co on przeżył we Wrocławiu, cały czas rezerwa, nie miał szans w sezonie, w Gorzowie jeździ, ten tor mu pasuje, to dla mnie to jest jak najlepsza opcja właśnie, żeby tam w tym Gorzowie został. Zresztą słuchaj, z jednej strony jeszcze mogę dopowiedzieć, że jeżdżenie przy boku, no najprawdopodobniej mam taką nadzieję, trzymamy kciuki dwukrotnego mistrza świata Bartka Zmarzlika, to też wiesz, dużo daje, no bo podpatrywać to trzeba dokładnie. Najlepszych, prawda? Dokładnie tak. A ty, Dawid, co tam Szymkowi życzysz w takim razie? No życzę mu, żeby po prostu odbudował tą jeszcze największą formę, w sensie na Szymona stać dużo więcej po prostu. No życzę mu całych kompletów. Życzę mu całych kompletów po prostu. No właśnie, to kończąc, Rafał, powiedz mi, tutaj fajnie Dawid zaczął, to w takim razie na co twoim zdaniem stać Szymka Woźniaka? Jakim on jest zawodnikiem? Na pewno bardzo, bardzo, jakby to określić. Dobra, teraz się motam, więc poczekaj chwilę, będziesz musiał to wyciąć. Spoko, nie, nic nie będziemy wycinać, tu po prostu spontan, bo tak czasami pytanie zadam, to pomogę ci może w ten sposób. Czy twoim zdaniem Szymek jest w stanie dosuszować talentem do najlepszych zawodników w Polsce? Typu, no może, nie wiem czy do Bartka Zmarzlika, ale powiedzmy sobie na taki poziom Piotra Pawlickiego. Na przykład Piotr Pawlicki, kto tam jeszcze, no Maciej Janowski, do tych zawodników mówię, nie? Mam nadzieję, że tak, tym bardziej, że jego część sezonów, które odjechał, były naprawdę fajne. Teraz wiadomo, trafił mu się troszeczkę słabszy, ale myślę, że tak, że jak najbardziej stać go na takie wyniki. No właśnie, w końcu jest indywidualnym mistrzem Polski, tego też się przypadkiem nie wygrywa. No dokładnie, zdobył ten tytuł, tego już mu nikt nie odbierze, tylko ja się zawsze zastanawiam, przy takich zawodnikach, już mieliśmy kończyć, a tu się temat troszeczkę rozwinął, ale z drugiej strony fajnie, bo tak się zawsze zastanawiam, czy ten Szymek Woźniak kiedyś zrobi karierę w reprezentacji Polski? I takie kończące właśnie pytanie do was, to zacznijmy w takim razie od Łukasza. No, reprezentacja Polski to też nie jest łatwy kawałek chleba,
Ale czy ma jakąś szansę? Ja myślę, że jak najbardziej, jeśli następny sezon będzie jeszcze lepszy, teraz tam Rafa mówi, 37 średnia Szymka, no to ja, jeśli poprawi tę średnią w następnym sezonie, to jak najbardziej myślę, że reprezentacja stoi otworem. A wiecie, czemu zadałem to pytanie i zaraz przejdę do Dawida w to samo pytanie? Z uwagi na to, że pewnie się orientujecie, no dostaliśmy smary dzisiaj i to dość mocne u mnie na torze w Bydgoszczy. Przegraliśmy z reprezentacją Rosji, no i tak naprawdę prócz Bartka, no to kiepściutko pojechali. Wiem, że za Smektałę wystąpił Jarek Hampel słabo, Koldi słabo, ale Koldi cały sezon ma taki w kratkę. No i teraz tak się zastanawiam właśnie, że jakby miał być teraz drużynowy Puchar Świata, to kurczę, byśmy mieli naprawdę ciężko. Dlatego pytanie do ciebie, Dawid, to samo. Czy Szymon Woźniak będzie zawodnikiem pierwszej reprezentacji w najbliższym czasie? No widać papiery, no to ma, po 10 meczach go obserwowałem w Bydgoszczy, zrobił tam, no taką mierną, ale to jest dopiero wejście tak do reprezentacji Polski, tak po wielu tak przerwach kiedyś tam reprezentował. Mm-hmm. Po prostu no sądzę, że ma na to papiery, tylko że musi jeszcze nad tym trochę popracować, musi trochę tam coś w tym sprzęcie tam poszukać, ale widać, że ten sprzęt dzisiaj jał w niektórych wyścigach i pokonał nawet czołowych zawodników Rosjan. No zgadza się. No i Rafał, to samo pytanie do ciebie. Czy Szymek jest w stanie wskoczyć do tej naszej reprezentacji na stałe i być takim, no może nie kapitanem, ale na pewno odgrywać tam znaczącą rolę? Oczywiście, że tak. Potrzeba tylko dobrego sezonu i regularnej jazdy w swoim klubie. Myślę, że jak najbardziej jest na to szansa i potencjał tym bardziej. Świetnie. To ja z tego miejsca kończąc już Szymka. Szymuś, wiesz, że cię bardzo lubię, bo jeździłeś w mojej Bydgoszczy, także życzę ci Znowuż powrotu do tej wysokiej swojej formy, dyspozycji jak najbardziej. A jakby coś ci się w Gorzowie nie udało, Bydgoszcz przywita cię z otwartymi ramionami. Tak więc, moi kochani, przechodzimy sobie dalej. Drugim transferem, i tutaj was zaskoczę, bo to nie będzie transfer ekstraligowy, tylko pierwszoligowy, tak. To jest pierwszy zawodnik, który dogadał się ze swoim klubem. Tak naprawdę na razie nie mamy żadnych transferów głośnych, że ktoś przyszedł z jakiegoś klubu do innego. Bardziej to są na razie, no że tak powiem, podpisy w swoim gronie. No i mamy taki sam podpis, który podpisał się w Wybrzeżu Gdańsk. Podpisał się pod swoim kontraktem na nowy sezon Rasmus Jensen. I teraz nie wiem, czy wy do końca, moi kochani, znacie tutaj historię Rasmusa Jensena, który w Polsce do tej pory, no nie błyszczał, to mało powiedziane. No, w 2014 roku miał, o ile się nie mylę, epizod w Polonii Pile, tam się na nim nie poznano. Później w Wandzie Kraków. W międzyczasie jeszcze miał przecież karę od GKS Rzetu, bo źle skomentował brak powołania na mecz i dostał jeszcze 20 tysięcy złotych kary. No i nagle tak z kapelusza tak naprawdę wyciąga go Gdańskie Wybrzeże. Oczywiście miał udane starty w Danii, ale no nie ma co porównywać, prawda? Poziom jest troszeczkę inny. I czy ten Rasmus Jensen, kurczę, naprawdę powiem wam szczerze, znaczy ten, mówię, źle powiedziałem, ten Rasmus Jensen na pewno naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył, jak oglądałem mecze Gdańska w tym sezonie. Średnią wykręcił 1,828 i tak się tylko zastanawiam, jedno mam pytanie. Czy Gdańsk, moim zdaniem, tak jak dzisiaj sobie z Łukaszem rozmawiałem, naprawdę kiedyś jeździł w Ekstralidze, naprawdę dobrze wspominam Wybrzeże, zawsze trudny teren, zawsze tam się fajne ściganie odbywało, zresztą widzieliśmy to w tym roku również. Ale co się dzieje z Gdańskiem, że pierwszy zawodnik, jakiego kontraktują, jest tak naprawdę objawienie tego sezonu w ich drużynie, Rasmus Jensen? I to pytanie leci do ciebie, Łukasz, na dzień dobry. Czemu nie jest budowany mocniejszy skład? No spróbowali z Pająkiem, nie do końca wyszło. Teraz próbują z najbardziej równym zawodnikiem w tym sezonie w ich drużynie tak naprawdę, no. No mówiłeś, że w Polonii Piła się nie poznali, w Wandzie Kraków. Mm-hmm. No to właśnie może Wybrzeże Gdańsk się na nim poznało. No kontraktowali Rasmusa jako tego drugoplanowego zawodnika w składzie, a okazał się z jednym z lepszych w zespole. No i czemu najpierw podpisują z takimi właśnie drugoplanowymi, chociaż to był jeden z lepszych zawodników? Myślę, że najpierw robią sobie zaplecze, a potem szykują się na jakieś grubsze ryby, byśmy powiedzieli. No właśnie, do ciebie, Dawid, pytanie.
Czemu wybrzeże nie może dosuszować chociażby na przykład do takiego rybnika, który spada, awansuje, walczy o ten awans? No w tym roku tak naprawdę, ja już rozmawiałem sobie wcześniej z Łukaszem, że jak nie Toruń, to ja do teraz nie wiedziałbym, kto awansuje z pierwszego miejsca. No Toruń zabił tą ligę, ale Gdańsk mimo wszystko nie włączył się do walki o te najwyższe cele w tym sezonie. I właśnie do ciebie to samo pytanie albo podobne. Czemu się tak dzieje, że zaczynasz budowę od tak naprawdę drugiego garnituru? No to jest jeden dobry sezon. No ja myślę po prostu, że no, jeżeli Rasmus jest gotowy na pierwszą ligę, to warto w niego wierzyć. Bo widać, też obserwowałem niektóre mecze Gdańska, że Rasmus coś tam widać potrafi jeździć, ale przede wszystkim no myślę, że jeżeli chce się budować sezon, skład na Ekstraligę, to powinno się od niego zacząć, bo to jest taki, widać, taki, taka cegiełka, która może coś tam zaskoczyć też w niektórych meczach. No właśnie, a Rafał, a do ciebie pytanie, bo ty na pewno pamiętasz to mocne wybrzeże, to silne wybrzeże. I jak patrzysz na próbę powrotu i próbę prezesa Zdunka, jak on co roku buduje zespół, tak naprawdę, no w tym roku widzieliśmy, spróbowali z Pająkiem, chociaż moim zdaniem nie do końca to wyszło. Czy to pójdzie w dobrą stronę w końcu? Czy jednak dalej będą się tak miotać właśnie w tej pierwszej lidze i nic wielkiego, że tak powiem, takimi nazwiskami jak Rasmus Jensen nie będą w stanie ugrać? Wiesz, nie od razu, żeby zbudowano. Dajmy czas im pracować. Jeżeli chcą sobie zbudować naprawdę silną ekipę, to muszą wypróbować paru zawodników. A wiadomo, jeżeli nie zależy im na powrocie tu i teraz, tak jak Apatorowi w tym sezonie, to myślę, że sprawdzanie zawodników typu Jensen i dawanie im kolejnych szans jest jak najbardziej na miejscu. Ja powiem ci szczerze, że ciekawi mnie tam na przykład, czy zostanie Krystian Pieszczek, bo na moje on pokazał w tym roku, że no, że jest prawdziwym liderem, tak? Jest prawdziwym liderem tej drużyny. Fajnie mówi, tak jakby, wiesz, bierze na barki wynik drużyny, ciągnie za uszy to gdańskie wybrzeże. Tylko że no pozostali tak jakoś, nie chcę powiedzieć, że jadą od niechcenia niektórzy zawodnicy, ale w tym roku naprawdę no słabo to wyglądało, w szczególności na własnym torze. Rafał, no dalej możesz kontynuować, zapomniałem, kogo mam powiedzieć, tak, spoko. W porządku. Tak, no może to był znowu problem sezonu pandemicznego, gdzie wszystko wyglądało tak, jak wyglądało, wiesz, nie tylko Gdańsk miał problemy na własnym torze. Ciężko cokolwiek powiedzieć, no tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że jakaś koncepcja jest, jeżeli ona wygląda w ten sposób, to dajmy po prostu im pracować i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jakie to przyniesie owoce. Okej, no to jeszcze tak pociągnę kawałeczek ten temat, bo ciekawi mnie na przykład, Dawid, teraz do ciebie w twoją stronę pójdę. Czy twoim zdaniem Peter Kildeman tym sezonem odbudował się, czy niekoniecznie? Ja myślę, że się odbudował, bo takiego pająka walczącego na przykład z meczem z Unii Tarnów to nigdy nie widziałem. W sensie myślałem na początku sezonu, że pająk może trochę zawieść, ale mi trochę zaskoczył. Bo niektóre mecze nawet porządnie odjechały i bardzo przyzwoicie, ale niektóre czasami tam zawalił, ale myślę, że to jest na początku tak do końca pół na pół wielki powrót pająka, ale wolę go na razie widzieć w pierwszej lidze. No właśnie, bo i chciałem właśnie tak spuentować i chciałem się cię dopytać, ale czy twoim zdaniem to, co pokazał w tym sezonie w pierwszej lidze, daje mu przepustkę do Ekstraligi, bo moim zdaniem nie. No moim zdaniem też nie, przekonujemy po prostu jego forma na razie na Ekstraligę. Warto przypomnieć sobie na przykład mecze ze Stalą w Stali Gorzów, tam bardzo zawalił sezon. Ja na razie myślę, że miejsce Petera Kildemanda leży w pierwszej lidze. No dobra, tak, no tym bardziej, że Kildemand jest bardzo walecznym zawodnikiem, a pamiętajmy, że w Ekstralidze od tego sezonu jeździ się gęsiego, więc jak Kildemand zostanie, robi widowiska w pierwszej lidze. Słuszna uwaga, Rafał, to już z tej dychy, co nam leżysz, to tam te 2 funty mniej 8 siedzisz, nie? Bo za spóźnienie, dobra. Także spoko. I Łukasz, na koniec do ciebie, nie wiem, czy czytałeś, miałeś możliwość gdzieś widzenia, bardzo fajnie zachował się Mikael Bech. Nie wiem, czy akurat to prześledziliście, bo przyjechał na ostatni mecz. Jak wiecie, nie miał w tym roku za dużo możliwości startu w tej drużynie, ale naprawdę wielki szacun dla niego za takie pożegnanie się, bo pożegnał się z klubem. I wyobraźcie sobie, możecie znaleźć na internecie jego zdjęcia stojącego i prowadzącego doping
na trybunie, no nie chcę to nazwać ultrasów, ale no tam, gdzie są ci najbardziej zagorzali kibice właśnie Gdańskiego Wybrzeża. I coś pięknego, na moje to tylko przyklasnąć, Łukasz. Co ty myślisz o takiej inicjatywie zawodnika? I to muszę powiedzieć, że to nie Polaka. No to jest przykład zawodnika, któremu zależało na tym klubie, nie? Taki Nicky Pedersen, to przyjdzie, podpisze kontrakt, może pojedzie sezon, może dobry, może nie. Tylko ten zawodnik naprawdę był związany z tym klubem. No i chciał potem w jakimś meczu wspomóc, tak jak mówisz, może niekoniecznie z ultrasami, ale tam podopingować. A jeszcze odpowiadając na twoje poprzednie pytanie, czemu w Brzeże nie może awansować, to ja myślę, przez takie głupie porażki dwoma punktami na początku sezonu, zwłaszcza na przykład ze startem Gniezno, kiedy przecież wszystko było pod ich kontrolą, a potem coś się popsuło. No popsuło się, ale z drugiej strony, tak jak sobie z Rafałem też dzisiaj rozmawialiśmy, kurczę, w tej pierwszej lidze naprawdę, no były meczycha, tam się działo, tak? I po prostu, no, nawet oni u siebie nie mieli takiego super atutu, bo pewnie mogliby przygotować tor na zasadzie ekstraligowego, start i tyle, i jedziemy gęsiego. A tutaj jednak, wiesz, dużo tej walki było na dystansie. To, co Rafał wspomniał, Peter Kildeman mógł się napędzać. Krystian Pieszczek był szybki, do tego dojeżdżał, powiem w ten sposób. Dojeżdżał właśnie Rasmus Jensen. I no było ciekawie, ale zabrakło, wiecie mi czego w Gdańsku, jeżeli już tak delikatnie podsumujemy? Tego Karola Żupińskiego. Ja spodziewałem się więcej od tego zawodnika w tym sezonie. Takiego spodziewałem się Karola na zasadzie Mateusza Cierniaka z Unitarnów. Co o tym myślicie? Pierwszy Rafał. Jeśli chodzi o Karola Żupińskiego, to faktycznie ma chłopak papiery na naprawdę fajną jazdę i też mogło się wydawać, że ten sezon będzie lepszy. Nie wiem, może nie trafił ze sprzętem, może presja, którą wywołały terminy, bo też oni jeździli w sumie dużo później niż wystartowali, dużo później niż Ekstraliga. Może to wszystko zebrało się, że tak powiem, do kupy i może dlatego. Bo ja wam powiem, ja też zauważyłem coś takiego, że im więcej zaczęło się pisać, że Karol Żupiński będzie w Toruniu, tym jakby on gasł w tych meczach. Taki miałem uczucie, jak na to patrzyłem, wam powiem. Także takie było może moje... Może tak być, to mówię, może presja wywoływana na tym zawodniku zadziałała negatywnie. Największym podsumowaniem jego formy to jest chyba ten buz w rowie, bez urazy oczywiście, ale... Złośliwi mogą tak to podsumować, tę formę, która może nie do końca była taką, jakby sam chciał zawodnik. Dawid, a może ty teraz coś wiesz od strony bardziej zaplecza, na zasadzie czy kroi się tam jakiś znowu dobry junior w Gdańsku, bo jeżeli Karol odejdzie, no to będzie problem. No ja myślę, że Piotr Grzpiński, wychowanek Polonii Piła, ma też dobre papiery, bo widać było po meczu w Łodzi, że bardzo dobrą formą imponował w biegu juniorskim w jednym biegu. No myślę, że jeżeli odejdzie Karol Żupiński, na pewno Piotr Grzpiński mógłby zastąpić, bo przypomnijmy, że zostaje na następny sezon. No to super. No i dobra, moi kochani, powiedzieliśmy sobie o Gdańsku, teraz jeszcze macie jakieś wolne wnioski, chcecie coś tutaj powiedzieć o tych, o Szymku Woźniaku albo o Rasmusie Jensenie, chcecie coś dodać? Nie, to są raczej transfery, które nikogo, myślę, że nie zdziwiły, może tak, poza troszeczkę Jensenem, więc... Myślę, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać sporo poprzedłużanych umów i tak, niekoniecznie tych, które byśmy sobie może, nie wiem, życzyli, ale wiemy, koncepcje składu będą inne przez wzgląd na przepisy, które zostały wprowadzone w Ekstralidze. Kolejna rzecz, jeśli mówimy o juniorach, jest spora grupa juniorów, która kończy swój wiek, więc kogoś w te miejsce trzeba będzie wkomponować, a aż tylu dobrych zawodników na pozycji U21 w Polsce niestety na obecny moment nie ma, więc jakichś ruchów można się spodziewać. Bardzo fajnie, dokładnie jestem tego samego zdania, no i wiecie, no tak jak powiedziałem, to są odcinki transferowe fakty plus domysły, można powiedzieć, bo po prostu rozwijamy sobie temat, bo moglibyśmy tylko tutaj powiedzieć, no Szymek Woźniak podpisał, dobra, fajnie i tamten fajnie, ale trzeba tutaj szukać drugiego dna, jak ja to zawsze mówię, drugiej strony medalu i powiedzieć sobie, że taki Szymek Woźniak podpisał, ale to jest już o jedno miejsce mniej i takim Krzysiem Kasprzakiem co się stanie. O Iversenie sobie na razie nie rozmawiamy, ten temat sobie zostawię, bo to jest też również bardzo ciekawy, co będzie z Pukiem. A w Gdańsku życzę Wybrzeżu, żeby bynajmniej dosuszowało do tej, ja powtarzam to słowo, ja nie wiem, weszło mi dzisiaj w banie niesamowicie, no ale wybaczcie. Dosusowało. Tak, tak, tak. No mów, Łukasz.
Szusowało. Ach, dobra, tak. to ja wrzucę jednak tą dychę, nie 8 do logopedy pójdziesz. A, dobra, dzięki. Na pewno się wybiorę w takim bądź razie. Nie, w takim razie to się mówi, widzisz? O, nie mówi się w takim bądź razie, tylko w takim razie. No ale że my sobie na YouTubie możemy pozwolić, nie musimy tutaj operować jakąś. Są postępy. Tak, są postępy, super polszczyzną dajemy radę. Także moi kochani, powiem wam szczerze, kolejny super odcinek, kolejnie. Znaczy mi się podobało, jak mi się podobało, to i wam się podobało. Także zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do subskrybowania kanału Czarny Sport i oczywiście Żużlowy Degustator. Dawid Farmer, do czegoś mam zachęcić? A, do naszego tego, do naszej strony na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. No i co, Żużlowe Świry zakręceni w lewo. Ode mnie to wszystko, dam się oczywiście drużynie Pierścienia pożegnać i to tyle na dziś. No chłopaki, po kolei, wyskakiwać. Dobrze, dziękuję bardzo za kolejne zaproszenie. Było miło, sympatycznie, mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Do usłyszenia następnym razem. No, następni piloci. Dziękuję, zapraszam do subskrybowania kolegów kanału, którzy byli gośćmi i dziękuję, dobranoc. Super, no Łukaszek, najmłodszy. Dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia. Pozdrawiam, trzymajcie się, Żużlowe Świry zakręceni w lewo, to tyle na dziś, cześć. Come on.